Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W poprzednim odcinku opowiadałem Wam, czym moim zdaniem powinna charakteryzować się idealna stacja lutownicza. Jednym z ważniejszych parametrów jest czas, jaki od włączenia jest potrzebny danej stacji do osiągnięcia ustawionej temperatury. Tak jak Wam wspominałem, ja zazwyczaj pracuję z temperaturą 350 stopni. Jeśli jest taka potrzeba, zwiększam ją do takiej wartości, dzięki której jestem w stanie szybko wykonać jakąś tam konkretną pracę. Przed Wami kilka stacji lutowniczych o różnych klasach. Starałem się dobrać groty o podobnej budowie, tak aby ten test był w jakimś stopniu wiarygodny. Niestety, niestety, ale ten test, choćbym się starał, nie do końca będzie wiarygodny, dlatego że stacje te proste są wyposażone w banalne sterowniki, które już po włączeniu zasilania zaczynają grzać. Grzałkę. Natomiast stacja JBC ona potrzebuje chwilkę, żeby wystartowało oprogramowanie, żeby dopiero w momencie jak oprogramowanie wystartuje, zaczyna się grzanie. Tak więc nie do końca będzie ten test wiarygodny. No niemniej jednak, z ciekawości nakręcę taki bardzo krótki odcinek. Może komuś to się przyda. Słuchajcie, stacje lutownicze są wychłodzone, przez ponad godzinę czasu były nie używane. Oczywiście po włączeniu temperatura początkowa na tych stacjach może być różna dlatego że nie ma pewności od tak naprawdę jakiej temperatury, od jakiej wartości sterowniki zaczynają mierzyć temperaturę na grotach. Martwię się trochę stacją JBC. Mam nadzieję, że ten odblast, który widzicie, nie zasłoni nam czytelności wyświetlacza. Zatem przejdźmy do testu. Najpierw włączymy zasilanie i zobaczymy, która ze stacji pierwsza wystartuje i osiągnie ustawione 350 stopni. Potem odjadę trochę z telefonem, żebyście mogli zobaczyć i omówimy zresztą sobie groty, które zostały użyte do tego testu. Zatem pochylam się, włączam. Nie wiem, czy będę w stanie zobaczyć. Zobaczmy. Podejrzewam, że dopiero będę w stanie. Zobaczcie, JBC już, KSG dochodzi. KSGR już jest, GM951 już prawie. No i na samym końcu Hakko. Jak widać, wszystkie stacje osiągnęły ustawioną temperaturę. Nie wiem tylko, czy wy cokolwiek widzieliście na tym wyświetlaczu od stacji JBC. Musicie mi uwierzyć. Zróbmy zatem odjazd bez żadnych cięć, tak abym mógł Wam zaprezentować. Jakie groty użyłem do tego testu? Może tak, żeby chociaż kawałek stołu było widać. E, jeśli chodzi o te nasze trzy stacje, wybaczcie, ale niestety już ta chińska rączka zrobiła kaput, zakończyła swoje życie. Więc. Za chwilę Wam to mniej więcej pokażę. Akurat ten grot od JBC jest jaki jest. No, musicie mi wybaczyć, będziemy działać jak to się mówi, na tle, które będzie moja ręka tworzyć. Jak widzicie, starałem się dobrać wszystkie groty, aby były mniej więcej tej samej wielkości. Nie są w takiej samej odległości od obiektywu, więc te różnice mogą się Wam wydawać. Dosyć różne. Ten grot ma po prostu tutaj tylko troszeczkę krótszą, krótszy ten element. Gdybyśmy chcieli mierzyć temperaturę, to na pewno tu i na tych dwóch grotach delikatnie by się różniła. Dlaczego opowiem Wam w jednym z kolejnych odcinków? Bo, tak jak wspomniałem, grot T12 grotowi T12 nie jest równy. Myślę, że ten test jest na tyle, na ile mogłem go zrobić wiarygodny. Zrobimy sobie oddalenie. Przyznam szczerze, nie było jakiegoś dużego zaskoczenia z mojej strony. Obstawiałem, że JBC będzie najszybsze, ale powiem Wam szczerze, myślałem, że ten KSGR będzie troszkę szybszy. Tak naprawdę ten test, tak jak wspominałem wcześniej, nie do końca ma sens. Zrobimy sobie jeszcze testy polegające na tym, że wezmę sprawdzę jak szybko podnoszą się niektóre stacje z tak zwanego stanu uśpienia. Tak jak wspomniałem, JBC potrzebuje jednak chwilki, żeby to oprogramowanie wystartowało, a te inne stacje tego czasu zdecydowanie dużo mniej potrzebują, bo i oprogramowania jako takiego nie ma. Oczywiście w KSG coś tam jest zaimplementowane. Do na potrzeby testu musiałem w tym ksg wyłączyć, jak ja to mówię, tryb taki. Dzięki któremu po włączeniu stacji ona automatycznie nie zaczyna grzać, trzeba wcisnąć przycisk encodera, wówczas zaczyna grzanie. Kiedy to jest ta funkcja, kiedy ta funkcja jest potrzebna? Otóż, tak jak Wam wspominałem, często tej stacji używam jako tak zwanej przenośnej, bo ma małe wymiary. Łatwo ją gdzieś tam wrzucić do jakiejś torby walizki. Dowolny można sobie przewód zasilający do tego podłączyć, typowy komputerowy, dzięki temu ona jest, tak jak wspomniałem, bardzo mocno przenośna, chociaż przyznam szczerze, śmiesznie to wyglądało, jak kiedyś koledze montowałem w Warszawie domofon, i przy słupku domofonowym potrzebowałem wykonać pewne prace polegające na przylutowaniu pewnych przewodów i śmiesznie wyglądało, bo przewód od tej stacji jest na tyle krótki że wisiała sobie ta stacja po prostu na tym przewodzie od kolby lutowniczej i sobie tak wesoło dyndała. No, niemniej jednak, tak jak wspomniałem, stacja spełnia swoje obowiązki i chociażby z tego powodu, że ma aż tak dużo trybów czy tego usypiania, czy startowania, plus oczywiście możliwości kalibracji grotów lutowniczych, to powoduje to, że jest to stacja, którą można brać pod uwagę, myśląc o zakupie czegoś, co ten stosunek jakość do ceny ma na dosyć fajnym poziomie. Tak jak wspomniałem, jedyny minus, gdybyśmy jej chcieli używać jako stacji lutowniczej, powiedzmy gdzieś tam w serwisie, trzeba byłoby to czymś dociążyć. Ale nie chciałbym przedłużać tego materiału, bo... Głównie chciałem Wam pokazać, jak szybko te stacje startują. Może komuś to się przyda. Żeby jeszcze uczciwości stało się zadość, to muszę Wam powiedzieć, co to są za stacje. To jest GM951, tak jak Wam wspomniałem, jest to podróba firmy Hakko. To jest e, tak naprawdę kawałek stacji rozlutowniczej. Jej symbol to jest FM202. E, KSGR, nawet nie wiem w jakiej to jest wersji. No i powiem Wam szczerze, tylko jest napisane T12 bez żadnych innych oznaczeń. No i oczywiście e, JBC, jeśli chodzi o JBC, to. Być może Wam już kiedyś trochę opowiadałem, moja stacja JBC jest w tak zwanej wersji, i teraz ponieważ mój niemiecki jest zerowy, Weidinger, nie wiem jak to prawidłowo wymówić, jest to wersja CD2E020. Jeśli chodzi o zakup JBC, no skoro już jak zawsze od, odszedłem od głównego wątku, czyli od tego testu, to tylko taka informacja dla was. W Polsce jest kilku dystrybutorów marki JBC, niektórzy, niektóre, niektórzy z tych dystrybutorów są mocno przez niektórych YouTuberów promowani. Ja oczywiście, jako typowy Polak Janusz, który wszędzie chce zaoszczędzić. Poszukiwałem najlepszej oferty cenowej. I tak się złożyło, że ta firma, czyli nie będę znowu przekręcał tej nazwy, wybaczcie, miała te stację sporo taniej niż to, co można było kupić w Polsce. Oczywiście jest, tak jak widzicie, na stacji napisane, że jest to powiedzmy wersja właśnie dla tej firmy. Ta firma jest bardzo dużym dystrybutorem różnego rodzaju urządzeń. Można powiedzieć, że to jest taki nasz Reneks razy X. Dzięki czemu, mimo tego, że nie ma stricte napisane, że jest to super i tylko i wyłącznie stacja JBC. Była zdecydowanie tańsza niż to, co można było u nas zakupić. Generalnie, jakby różnica w cenie była taka, że po wysłaniu kilku zapytań w Polsce, oferta z Weidingera, Weidingera, jak zwał, tak zwał, kwota brutto była dużo tańsza niż kwota netto jakakolwiek w Polsce od jakiegokolwiek dystrybutora. A oprócz tego jeszcze dostałem rabat, żeby było ciekawiej pan... Znaczy, napisałem oczywiście po angielsku. Zapytanie odezwał się do mnie polski dystrybutor, zaoferował jeszcze rabacik, chociaż tak jak wszyscy wiecie rabat to jest pewna stolica. Niemniej jednak spodobało mi się to podejście i tak jak zawsze mówię to co wam przedstawiam to nie jest w żaden sposób jakaś reklama bo nie mam z tego nic. Natomiast ja cenię sobie firmy, które chociażby tak sympatyczne gesty w stosunku do klienta wykonują, to się gdzieś tam chwali i ja zawsze promuję takie podejście do klienta. To nawet nie chodzi o jakieś tam super promocje, tylko komunikację, która była na bardzo wysokim poziomie. Dostałem oczywiście przez przypadek nie tą stację, którą zamówiłem. Żaden problem, wszystko zostało wymienione, jak to się mówi, za free. Super, sprawa została rozwiązana. Ale ponieważ nie o tym miał być odcinek, widzieliście. Że niestety JBC było najszybsze. Jeszcze dla ciekawości, przyniosę kiedyś stację QuickA, tą 202D, bo ciekaw jestem, jak ona rzeczywiście wypadnie z tą stacją JBC. I wtedy również będziemy mogli sobie porównać to, co Wam wspomniałem wcześniej, z która ze stacji po uspaniu czy uśpieniu, żeby było bardziej precyzyjnie, i po polskiemu wystartuje pierwsza, która szybciej będzie gotowa do pracy, bo tak jak wspomniałem, sama procedura powiedzmy uruchomienia stacji od włączenia przełącznika zasilania czy włącznika zasilania jest nie aż tak bardzo istotna jak kwestia jak szybko stacja z trybu uśpienia uruchomi się do pełnej gotowości. Żeby nie przedłużać, kończę, bo jak zawsze chciałem zrobić materiał pięciominutowy. Wyszło to, co wyszło. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeśli ktoś będzie miał jakieś, tak jak wspominam, zawsze pytania, możecie pisać, chociaż wszyscy ci, którzy piszą, piszą do mnie maile, wiedzą, że czasami czas oczekiwania na odpowiedź jest bardzo długi. Często jest tak, że jak dostanę kilkanaście, kilkadziesiąt maili, to zanim na nie odpowiem, Mija kilka dni, a jeśli na któryś z maili zapomnę y, odpowiedzieć, bo też y, to, co mój program pocztowy robi z tymi mailami, to przechodzi ludzkie pojęcie. To wówczas gdzieś, jak to mówią na wykopie, jak spadnie z rowerka taki mail, to trzeba nawet i czekać czasami miesiąc, bo raz na miesiąc staram się przeglądać jakieś y, stare y, rzeczy, które tam w skrzynce leżą, i y, czasami nawet po miesiącu, dwóch, Ktoś tam dopiero dostaje odpowiedź. Nie przedłużając, kończę. Do kolejnych odcinków, cześć, trzymajcie się.